gitara i fajna muzyka. Chciałem biegnąć do Flajdy. Jest bardzo dobrze, zaraz biegniemy i może wygramy. Jaka piękna pani wiosna! Mama pomogła mi przygotować ten strój. Taki klaun, żeby trochę rozśmieszyć. Ja jestem pasażerem, a Jaś fasola mnie niesie. Panią wiosnę już spotkałam, no ale oczywiście pani zima też musi być. Kto ci pomógł przygotować taki piękny strój? Mama. Tak patrzę i właśnie sobie myślę, nie wiem, to jakiś ufoludek przyleciał do nas z kosmosu? Tak, jestem ufoludkiem, przyleciałem specjalnie na ten bieg do Dębicy, żeby troszkę poznać tą Polskę i Dębicę. Chciałam coś zrobić śmiesznego. Także mąż, jak zobaczył te gumniaki w gumofilce, to mówi: dziewczyno, nie wychodź. Ale jest śmiesznie, no, cel został osiągnięty. Myślę, wydaje, że tak. Co pani sądzi o tej inicjatywie? Takie przedświąteczne bieganie. Jest to bardzo fajna sprawa, że po prostu ludzie wychodzą i bawią się, nie siedzą w domach przed komputerami. I o to chyba chodzi dzisiaj, żeby pobiegać, troszeczkę się zmęczyć i pośmiać przede wszystkim. Pośmiać się, żeby sobie przypomnieć lata dziecięce, żeby się poczuć jak dziecko. No i super atmosferę, poczuć magię świąt. I wspaniała też inicjatywa taka rodzinna. Dokładnie, dokładnie. My już tu jesteśmy od samego początku, także że co roku coraz fajniej i czekamy z utęsknieniem na ten bieg. Pierwszy raz i przebrałam się za wiosnę, dlatego że jest taka aura na zewnątrz, że w ogóle nie wróży zimy. Ja się przebrałam za wiosnę. No dlaczego pani w ogóle biega? Bo kocham bieganie. Biegam i jestem w klubie pędzących ślimaków. No przeszłam pobiegać, no, żeby tak czuć święta bardziej. Co by pani powiedziała tym osobom, które nas teraz oglądają i zastanawiają się, czy wziąć udział w następnym biegu, czy warto? Oczywiście, że warto. Warto przede wszystkim wyjść, warto zwolnić przed świętami, przebiegnąć z nami te 4 kilometry. Każdy da radę, zapewniam. Jak ja daję radę, to znaczy, że dają wszyscy. No i oczywiście przeżyć te święta w takiej milszej atmosferze później, na wesoło. I taki klimat tylko tutaj? Tylko tutaj, tu w Dębicy na rynku. Zapraszamy co roku. Państwo tutaj prosto z roboty się urwali na dzisiejszy bieg. Zamówień no za dużo nie mamy, ale myślę, że dzisiaj reklamą jakąś. Reklamy sobie zrobimy, jest. Także myślę, że się nam uda pozyskać klientów. I o to chodzi, śmiejemy się dzisiaj, biegamy i męczymy. Tak, tak. No. My co roku biegamy, proszę panią. My co roku biegamy i zawsze się przebieramy. Coś fajnego szukamy, żeby się udało nam. No w końcu po to żyjemy, żeby mieć odrobinę radości. A w tej chwili radość widzę, że dajemy wszystkim, nie tylko nam. Fajnie jest. Wspaniała inicjatywa, żeby rodzinnie spędzić czas. Tak jest. Przerwać porządki przedświąteczne i przyjść z dziećmi na bieg świąteczny, bożonarodzeniowy. Świetna zabawa, można się oderwać i miło spędzić czas. Uważamy, że każda inicjatywa, która sprzyja ruchowi, a jednocześnie jest możliwością spotkania się całej rodziny w tym zabieganym współczesnym świecie, który pędzi nie wiadomo dokąd, nie wiadomo po co, należy się zatrzymać i poddać refleksji, proszę państwa. To, że właściwie dokąd zmierzamy, quo vadis ludzie, zatrzymajcie się, ale zatrzymajcie się w pozytywnym tego słowa znaczeniu. To znaczy, ruszajcie się, ale w tym przedświątecznym poruszaniu również poddajcie refleksji wasze życie i to, dokąd biegniemy. Niemniej jednak warto biegać, jeżeli ma to cel i służy słusznej idei, to tym bardziej. Startujemy. 3, 2, 1. Nie biegamy za prezentami, tylko świetnie się bawimy. Tak, kolejna, piąta już, także mały jubileusz. Bardzo się cieszę, bo widzę, że już jest zapisanych 50 dzieci do biegania, to sukces.
cieszę się, bo pogoda sprzyja. Jest pięknie ciepło, nie pada deszcz, straszył ten deszcz, może gdzieś tam popada, ale wytrzymało i myślę, że wytrzyma do końca tej świetnej zabawy. Na żywo jest zespół, można pokosztować przysmaków, można dokupić resztę prezentów, bo jest parę stoisk, także myślę, że zabawa na całego. Nastrajamy się na święta. Tak, już nastrajamy się na święta. Sobota, niedziela, poniedziałek i Wigilia. Wszyscy pewno już czekają, każdy ma te obowiązki domowe, jeszcze kolejne zakupy, ale warto przyjść, odświeżyć się tutaj, pobiegać, zaczerpnąć świeżego powietrza. I szykujemy wspaniałe stroje pewnie za rok. Tak, szykujemy wspaniałe stroje za rok. Na drugi rok mamy inną już wersję tego biegu, ale to zobaczymy, może będzie śnieg już w końcu. Może burmistrz uchyli rąbka tajemnicy? No, chcieliśmy coś na śnieżno zrobić. Może tutaj na rynku coś zaproponuję mieszkańcom, ale to wszystko zależy od pogody. Piąty bieg z kolei i jak zwykle uczestnicy nie zawiedli. Stroje są naprawdę wspaniałe i kolorowe. Oczywiście, zwłaszcza wśród najmłodszych są tak piękne stroje. Mamy ponad 70 dzieci zarejestrowanych. Wybór jest bardzo trudny. Z tego co wiem, to jury ma trudny wybór, a naprawdę się postarały dzieci wraz z rodzicami po prostu przebrać. Wśród dorosłych również nie brakuje fajnych, świetnych strojów. Także za chwileczkę myślę, że poznamy laureatów zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych. A główna nagroda oczywiście to rower. Tak jak co roku jest on fundowany przez burmistrza miasta Dębicy. Oczywiście, że się cieszę. Dziękujemy bardzo. Nagrodę przekażemy na cel charytatywny i na drugi rok coś znowu wymyślimy. No, jury też nie miało łatwego wyboru, bo było jednak kilka fajnych przebrań. No, cieszymy się i tyle. Ale cieszymy się, że wygraliśmy. Chociaż były fajne przebrania też. I Indiani były, Indianki były, i diabełki. Super. Cieszę się bardzo. Wspaniała inicjatywa i bardzo cieszę, że rzeczywiście tak dużo całych rodzin przychodzi tutaj i bierze udział w tym biegu. Przychodzą całe rodziny, ale najfajniejsze jest też to, że pięknie przebierają, że to nie jest tylko przyjść, pobiec sobie, ale wymyślają kosmiczne nieraz stroje po to, żeby fajnie się zaprezentować tutaj wśród dzieci, wśród dorosłych, na rynku w naszym pięknym mieście, który myślę, że może bardziej żyć niż w tej chwili. I o to w tym chodzi, żeby nie tylko się zmęczyć, pobiegać, ale przede wszystkim pośmiać i miło spędzić czas. Ale zdecydowanie tak. Na plakacie czytamy, że nie biegać za prezentami, pobiegnij z nami. Właśnie to jest po to, żeby oderwać się od obowiązków codziennych, dalej czas dla siebie, dla dzieci, żeby się wspólnie również zintegrować podczas biegu. Nie, 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 nie